Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym projekcie Denko. I wiem, że ostatnio pojawił się tego typu filmik na moim kanale, natomiast ja lubię nagrywać dla Was takie filmiki, lubię też oglądać takie filmiki z tego względu, że ja uważam, że takie recenzje są najbardziej wiarygodne, jak zużyjemy cały produkt do końca. No i muszę Wam też powiedzieć, że na pewno pojawią się do końca roku dwa takie filmiki o tej tematyce, z tego względu, że naprawdę nagromadziłam wielką ilość tych pustych opakowań i po prostu chcę się tego pozbyć. No i żałuję, że nie nagrywałam dla Was wcześniej projektu Denko, ale ja mam swoje notatki i na pewno ta recenzja będzie bardzo też rzetelna, więc co kochani, zaczynamy. No i kochani, zacznę od makijażu. Najpierw zużyłam takie woski do brwi marki Belle. Ja zużyłam te kredki w trzech odcieniach, czyli blondynka, brunetka i szatenka. Tutaj są ich opakowania. I przyznam Wam się, kochani, że nie do końca to były produkty dla mnie. Z tego względu, że te kredki po pierwsze się łamały, nie dawały takiego też intensywnego koloru. Też każdy odcień nie do końca mi pasował, więc musiałam te kredki mieszać, żeby uzyskać kolor, który ja lubię na brwiach. Natomiast wydajność nie jest taka dobra. Może dlatego, że też mam dosyć grube te brwi. Ja lubię moje brwi, nie zmieniłabym kształtu, więc żeby malować moje brwi przez miesiąc, to ja musiałam użyć co najmniej 4 takie kredki, więc mimo tego, że jedna taka kredka kosztuje 13,99 zł, ja zapłaciłam mniej, bo za taką jedną kredkę zapłaciłam 10,99 zł, to ja jestem na nie, z tego względu, że jakbym kupiła 4 takie kredki, żeby malować moje brwi przez miesiąc, to spokojnie bym mogła kupić pomadę, która by mi starczyła co najmniej na ponad rok. Więc ja do tych kredek na pewno nie wrócę. Kolejne kredki, które zużyłam, to będą konturówki do ust. Moje słynne, pierne, o numerze 07. Uwielbiam ten kolor. Ten kolor jest przepiękny. Natomiast niestety strasznie mi się łamały. Mimo tego, że naprawdę starałam się, żeby to się nie działo, to nie wychodziło mi. I często stosowałam tą konturówkę na całe moje usta. Dodawałam błyszczyku i miałam idealny kolor ust. Bardzo mi się wtedy to połączenie podobało. Natomiast przez tą łamliwość nie wrócę do tego produktu. Kupiłam raz tą konturówkę, byłam zachwycona kolorem i myślałam, że naprawdę do niej nie wrócę. Natomiast jak mi się już skończyła, to mówię, a dobra, zobaczymy, czy jest jakaś promocja. No i była promocja. Dlatego też kupiłam kolejne dwie. No ale no, to jest znowu tak, że przez to, że mi się tak szybko łamała, to ta niewydajność no, nie opłacała mi się, dlatego też do tych konturówek nie wrócę, ale kolor naprawdę jest cudowny. Kolejny produkt, który zużyłam do makijażu, to będzie mascara marki Golden Rose Nude Look Full Volume Definitive Mascara. Bardzo fajna mascara, która fajnie też wydłużała rzęsy, no i też dobrze je rozczesywała. Tak wygląda szczoteczka. Ale kochani, ja przyznam Wam się, że ja bardziej wolę maskary z Eveline Lovely. Też teraz kupiłam kolejny tusz z Golden Rose, który też jest fajny, nawet lepszy niż ten. Ale jednak chyba Eveline i Lovely u mnie wygrywają. No i ostatni produkt do makijażu, jaki zużyłam, to jest marka Eveline. Dokładnie zużyłam dwie pomadki z tej serii Oh My Kiss. Ja miałam o numerze tą pomadkę 02 i 04. To są takie przepiękne kolory, takie codzienne, różowe, takie nudziaki. I to jest zarazem pomadkę, jak i też balsam do ust, czyli to są pomadki bardzo komfortowe i bardzo też kremowe, które nawilżają też usta. No i też chciałam Wam powiedzieć, że ja pokazałam Wam, jak te kolory wyglądają na moich ustach w jednym z filmików. Podlinkuję Wam ten filmik na dole w opisie, żebyście mogły zobaczyć, jak te kolory wyglądały na moich ustach. Bardzo byłam zadowolona z tych pomadek, z tego względu, że idealnie pielęgnowały moje usta. Wykończenie było satynowe, z takim lekkim połyskiem, bardzo naprawdę świetne pomadki, bardzo też tanie. Natomiast do czego bym mogła się przyczepić, to tylko i wyłącznie do opakowania, z tego względu, że mi to opakowanie tutaj pękło, wszystko się tutaj starło, no i też no wszystko tutaj się rozwala. Możecie to zobaczyć przy jednej, jak i też przy drugiej
No ale nie będę się czepiać tak bardzo do opakowania z tego względu, że to jest tani produkt. No i teraz może przejdźmy do kremu do rąk marki Liren. I to jest regenerujący serum do rąk, olejek bawełniany, witamina E, SOS dla zniszczonej skóry rąk środkami dezynfekującymi. No i tak kochani, wam w skrócie powiem, że niestety ten produkt w ogóle nienawidzę, praktycznie nic nie robił z dłońmi, a ten zapach nieprzyjemny długo utrzymywał się na dłoniach, po prostu mi aż tak mdliło od niego, że z ledwością zużyłam ten produkt do końca. Nie kupię tego produktu i go wam naprawdę nie polecam. Kolejny produkt do pielęgnacji to będzie marka Mia My Beauty Gel, pielęgnujący żel do mycia i oczyszczania twarz, oczy, usta. Skutecznie oczyszcza skórę, przywraca i utrzymuje naturalne pH skóry, bo godzi, nawilża, tonizuje, odświeża. Tutaj jest prawie 99% składu pochodzenia naturalnego. Fajny, przyjemny, delikatny produkt, który naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzał i też nie trzeba było go dużo nakładać, żeby dobrze zmyć sobie twarz podczas wieczornej pielęgnacji. Tutaj mówię tutaj o demakijażu. Ładnie też pachniał, tak łagodnie. No naprawdę przyjemny produkt, a też ten produkt jest bardzo tani i naprawdę wam ten produkt polecam. I też moja skóra była taka fajnie wygładzona, nie pozostawiłem mojej skóry takiej spierzchniętej. Naprawdę same plusy, jeżeli chodzi o ten produkt, ponieważ to jest marka naturalna i naprawdę fajnie mi się ten produkt sprawdził. Kolejny produkt to również jest marka naturalna, marka Kiehl's. I Ultra Facial Cleanser dla każdego typu skóry. Bardzo fajny produkt. I chciałam wam, kochani, powiedzieć, że tutaj cena równa się z wysoką wydajnością. Wydajność jest rewelacyjna. Naprawdę wystarczy niewielka ilość, żeby dobrze umyć sobie właśnie twarz, szyję i dekolt. Tutaj naprawdę malutkie, takie ziarno i tak fajnie się rozprowadza ten produkt. Jest też bardzo łagodny, delikatny, przyjazny dla skóry. Bardzo wam ten produkt polecam, bo naprawdę go miałam długo i powiem wam szczerze, że teraz mam znowu ochotę na coś z Kiehl'sa, bo długo już nic nie miałam. Ja w ogóle lubię tą serię Ultra Facial Cleanser. Ja miałam też Ultra Facial Cream i z tego kremu też byłam bardzo zadowolona. I chyba do niego niedługo też wrócę. Kolejny produkt to jest marka Babor. To jest tonik różany. I powiem wam, kochani, że to jest pierwszy produkt, jaki sobie kupiłam z tej marki. I chyba już ostatni. Bo niestety ten produkt mi się w ogóle nie sprawdził. Dla mnie to jest totalne rozczarowanie, a jest to też bardzo drogi produkt. No i też to jest tonik różany bezalkoholowy dla każdego rodzaju skóry. Natomiast niestety ten produkt strasznie wysuszał moją skórę. I też piekła mnie skóra po użyciu właśnie tego toniku. No nie do końca mi ten produkt odpowiadał. Za taką cenę spodziewałabym się czegoś więcej, bardziej łagodniejszego, delikatniejszego. No i też ta róża nie pachniała tak, jak ja lubię w produktach różanych, więc wielkie kolejne rozczarowanie. Kolejne produkty to będą produkty do włosów. Tutaj mamy markę L'Oréal Paris LC, czyli ta seria pomarańczowa. I tutaj jest szampon odbudowujący z keratyną roślinną i olejkiem rtęnowym. Intensywna regeneracja długości włosów. Włosy długie i zniszczone. Powiem wam tak, że niestety znowu nie trafiłam z doborem dobrego szamponu i odżywki do moich włosów, ponieważ te produkty znowu obciążały moje włosy. I przy tych produktach bym mogła myć moje włosy codziennie, żeby dobrze wyglądały. Natomiast ja nie chcę myć włosów codziennie, dlatego też ja do tych produktów nie wrócę. Może teraz jest inaczej, że takie właśnie szampony, które są z jakimiś olejkami, jakaś intensywna regeneracja, to nie do końca chyba są produkty dla mnie, jak teraz farbuję moje włosy na ciemno. Całkiem może inaczej by się te produkty sprawdziły, jakbym miała włosy rozjaśnione. No i teraz chciałam wam powiedzieć też, jak już jesteśmy przy pielęgnacji, o dwóch peelingach w takich saszetkach i to jest marka Body Boom. I tutaj mam Sweet Coco, a tutaj mam Mango. I powiem wam szczerze, że to są takie peelingi, które się po prostu wysypują. Są bardzo też suche. Jak otworzyłam sobie paczkę, chciałam sobie nałożyć, to po prostu wyleciało mi pół tej saszetki na dłoń.
Ta konsystencja była tak sucha, że po prostu wszystko mi się wysypało z tej dłoni i zabrudziło całą wannę. Tak naprawdę możecie sobie sami zrobić taki peeling, bo tutaj są tylko i wyłącznie fusy z kawy plus jakiś ekstrakt z mango, żeby niwelować ten mocny zapach kawy. Nic więcej tutaj nie było moim zdaniem. A tutaj jest sweet coco i na pewno był cukier plus coś zmielonego kokosowego i nic więcej. Tutaj też pisze, że wskocz ze mną pod prysznic i nawilż ciało, stopy, dłonie i twarz wodą. Nałóż mnie na skórę i wcieraj okrężnymi ruchami. Pozostaw mnie do 5 minut. Spłucz i ciesz się boską skórą. Ja nie rozumiem, dlaczego nie dodali czegoś do tego produktu, żeby złączyć ten produkt, bo naprawdę jest naprawdę bardzo suchy i przez to też się bardzo marnuje. No i też niby to jest produkt naturalny, ale tutaj jest fusy plus jakiś ekstrakt i tyle, więc za te pieniądze, bo ja za jedną taką zaszetkę zapłaciłam niecałe 12 zł i to też było na promocji, więc za te pieniądze wolałabym sobie po prostu zrobić sama taki peeling, więc nie polecam wam po prostu tych saszetek. Zmarnowałam swoje pieniądze, powiem wam szczerze. No i ostatni produkt to będą pasty do zębów marki Lakalut. Nie wiem, jak to się czyta. Wiem, że to są pasty niemieckie. Ja kupiłam te produkty w Biedronce na jakiejś promocji. I jedna to jest Sensitive, czyli chroni przed nadwrażliwością zębów, krwawieniem dziąseł i próchnicą. A ta czerwona, czyli Active, chroni przed krwawieniem dziąseł, paradontozą i próchnicą. Byłam tych past ciekawa z tego względu, że moja przyjaciółka używa tych produktów. Ale mi tutaj nie odpowiadał zapach, jak i smak tych past. Mi ten zapach przypominał maść lub aroma i ja rozumiem używać taką maść na ciało, natomiast nie chciałabym mieć takiego zapachu w jamie ustnej, dlatego też przez ten zapach, przez ten smak ja do tych past po prostu nie wrócę. To wszystkie produkty, jakie wam, kochani, chciałam zrecenzjować dzisiaj. Widzimy się już niedługo, kochani, w następnym filmiku. Życzę wam wszystkiego dobrego i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.